Dzień dobry. Szymon Zajkowski, Dom Maklerski i TMS Brokers. Rajd ulgi po wypracowaniu porozumienia między Cyprem a Unią Europejską nie trwał długo. Eurodolar powrócił do spadków i ustanowił nowe minimum na poziomie 1,2830. W pierwszych godzinach sesji europejskiej notowania głównej pary walutowej nieco wzrosły i obecnie znajdują się na poziomie 1,2870. W pierwszych godzinach handlu na starym kontynencie osłabia się nieco polska waluta. Obecnie kurs euro-PLN znajduje się na poziomie 4,17, a USD-PLN na poziomie 3,24. Najważniejszymi wydarzeniami dziś będą publikacje danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych. O godzinie 13.30 poznamy dynamikę zamówień na dobra trwałego użytku za luty. Znaczną część w całości zamówień stanowią zamówienia na samoloty Boeinga, te zaś w lutym w porównaniu do stycznia mocno wzrosły. W styczniu bowiem zamówiono zaledwie 2 samoloty, a w lutym aż 179. Między innymi z tego powodu oczekujemy dobrego odczytu całości zamówień na środki trwałe, który naszym zdaniem wpisze się w serię pozytywnych odczytów ze Stanów Zjednoczonych. O godzinie 15 natomiast poznamy indeks nastrojów Conference Board oraz sprzedaż nowych domów w lutym. Uważamy, że dane lepsze od prognoz w sytuacji utrzymujących się napięć w strefie euro powinny wpłynąć na umocnienie dolara wobec wspólnej waluty. Dziękuję za uwagę. Życzę udanych inwestycji.